I witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Let's Play Cyberia. Wczoraj wysłałem do was całe Valady Line, wszystkie trzy odcinki. I myślę, że dość szybko pójdzie nam ta seria. No może ze względu na to, że jak to skonwertuję, to tak bardzo dużo mi miejsca nie zajmuje. Nie to, co było z Tomb Raiderem, gdzie półgodzinny odcinek zajmował mi prawie pół gigabajta. No tutaj na szczęście tak nie jest. Gdzie jesteśmy, Oskarze? W gmachu Uniwersytetu Barkstadt. Czy na pewno musimy się tu zatrzymywać? Sytuacja nie jest zgodna z celem naszej podróży. Więc na co czekasz? Nakręć je. Znajdź jakiś sposób. Musi być gdzieś na tej dziwacznej stacji urządzenie do nakręcania pociągów. Nie widziałem niczego, co pasowałoby do tego opisu, Kate Walker. To w takim razie musimy tego poszukać. Nie podoba mi się ta stacja. Wilgoć w tutejszym powietrzu jest szkodliwa dla mojego wysublimowanego układu trybów. Poczekam na ciebie w pociągu. Ach! Niech to. Okej, a więc dojechaliśmy do Barockstadt. Jednego z najpiękniejszych miejsc w tej całej grze. Dokładnie jak dla mnie jest na drugim miejscu. Najpiękniejsze było Valady Line. Oskarze, mamy poważny problem. W jaki sposób możemy kontynuować naszą podróż, skoro pociąg nie chce ruszyć? Masz jakieś pomysły? Każdy zegar ma swój klucz, Kate Walker. Szukaj dalej. Mam nadzieję, że się nie mylisz. Pójdę się rozejrzeć. Może coś znajdę. Nie wiem, chyba on nic takiego tutaj nie ma do powiedzenia ciekawego. Mimo, że ten pociąg jest cudem techniki, to budowa jego silnika nie należy do najdoskonalszych. Musisz się z tym zgodzić. Obawiam się, że muszę odmówić rozważenia tego stwierdzenia, Kate Walker. To okay. Na razie, pozdrów Kazie, Oskarze. Jak się uda, to i Kate Walker. Pozdrów Kazie. Dobra. Dobra. A więc nie wiem, na którą stronę się tu wychodzi. Ale w każdym razie na pewno ja tą stronę. Tutaj później pójdziemy gdzieś tak pod koniec tej lokacji, tego miasteczka. Na razie poszukamy maszyny nakręcającej. Tak wygląda stacja Barockstadt. Taki ogród ornitologiczny, jak widzicie. Bo tu jest dużo ptaków. Aha, dowiedziałem się, że te kreski, co się pojawiają, to... No już tak się podobno pojawiają w grze. Tak mi napisało parę użytkowników. Więc żebym się tym nie przejmował. Bo... No nic takiego. Mimo i tak się nie da z tym zrobić. Ciekawe te budynki są. Z pewnością po wojnie musiały zostać zniszczone. Wygląda jak maszyna nakręcająca, której używałam na stacji Valady Line. Muszę znaleźć sposób na przemieszczenie tutaj pociągu. No ależ ciekawe, że tych budynków nie odbudowali, tylko takie pozostały ruiny. Bardzo ciekawe to jest. Niestety chmury są statyczne. No szkoda. Ale nic nie jest doskonałe, jak wiecie. Więc wiemy, gdzie jest maszyna kręcająca i teraz musimy znaleźć sposób na przemieszczenie tam pociągu. Kate Walker, Kate Walker, podejdź tu proszę. Muszę ci coś powiedzieć. No i będziemy musieli znowu do pociągu iść. Więc jakby nie mógł Oskar poczekać, tylko wyjść. Zakrzyknąć i wejść, tylko zamiast wyjść i od razu powiedzieć to nie. Musiał wejść do pociągu. No co? Masz nam do powiedzenia. Tak, Oskarze. O co chodzi? Nadeszła wiadomość dla ciebie.
wiadomość. Zostałaś wezwana, by spotkać się z rektorami. Sprawują oni najwyższą władzę na uniwersytecie. Chcą z tobą porozmawiać. Ze mną? Tak, z osobą odpowiedzialną za pociąg. Ach tak, więc ja teraz dowodzę. Dobrze, a po co mam się z nimi spotkać? Tego nie powiedzieli, tylko tyle, że to ważne. No i będziemy musieli iść do rektorów. Oni są straszni. Po prostu najgorsi... najgorsi... ludzie w tej grze. Tacy denerwujący. Myślę, że są święci. Są straszni. Bardzo straszni. Ale nim się z nimi spotkamy, pozałatwamy sobie od razu parę spraw, żeby nie latać tam i z powrotem. A tutaj weźmiemy sobie hak. Tutaj można się zgubić, bo pod koniec będziemy musieli użyć tego haka do przyczepienia pociągu. No ja się zacięłem wtedy. Ale porozmawiajmy sobie z zawiadowcą stacji. Witam. Widzę, że przyjechała pani pociągiem. Tak, z Valadilajny. Dawno nie widziałem już tu pociągu. Studenci. Czy przyjechali z panią studenci? Nie. Podróżuję sama. No, prawie sama. Pamiętam, jak na początku jesieni pociągi przywoziły dzieciaki z całego świata na studia zoologii, botaniki, paleontologii i tych innych. To był wspaniały uniwersytet. A czy dziś nie jest wspaniały? Dziś? No, No, więc czeka nas długa rozmowa. Czy długo pracuje pan jako zawiadowca na stacji w Barkstadt? Nigdy nie miałem innej pracy. Proszę mi powiedzieć, czy pani jest szefową tego pociągu? Nie, to znaczy nie wiem. To o co pani chodzi? Przyjechała tu pani może poszperać w książkach na uniwersytecie? W pewnym sensie tak. Zawsze szukam nowych informacji. Nie wydaje się, żeby wiedziała pani dużo. Co do tego pociągu, to będzie blokował dojazd, jeśli go tam pani zostawi, to pewne. Tak naprawdę to jestem prawnikiem i prowadzę całkiem niezwykłe dochodzenie. Dochodzenie? Hej, pani wie, ja jestem tylko zawiadowcą stacji. Nie orientuję się za bardzo. Cóż, nigdy nie wiadomo. Każdy może okazać się ważny w tej sprawie. No, nikt mi tak naprawdę nigdy nic nie mówi, więc moje ręce są czyste. Nigdy nie mówiłam, że nie są. Okej. Czy nie wie pan, gdzie mogę znaleźć urządzenie do nakręcania mojego pociągu? Nie ma go tu na stacji, to pewne. Wiedziałbym o tym. Proszę zobaczyć przy murze. Planuje pani dłuższy pobyt tutaj? Nie, to znaczy nie wiem. Najwyżej dzień albo dwa. Muszę nakręcić z powrotem pociąg i ruszam w dalszą podróż. Chodzi o to, jeśli zostanie tu pani zbyt długo, to mogę mieć kłopoty. Pociąg powinien się zatrzymać i zaraz odjechać. Taka jest zasada. Poza tym ta maszyna płoszy ptaki. Może mógłby pan zabrać mnie do muru? We dwoje znaleźlibyśmy szybciej urządzenie do nakręcania pociągu. Hej, ty już znalazłaś to. Proszę mi wybaczyć, ale muszę postępować zgodnie z przepisami. Nadzoruję tę stację. Nie chciałbym mieć problemów z moimi zwierzchnikami na uniwersytecie. Chyba pani rozumie. No dobra, ale ona już znalazła to, więc moim zdaniem to powinno zaniknąć, ta odpowiedź. Wydaje mi się, że się trochę pogubiłam. Znaczy nie odpowiedź, tylko... Mógłby mi pan pomóc? ...temat do rozmowy. Zrobię wszystko, co w mojej mocy. Proszę tylko powiedzieć. Czy przypadkiem nie jest panu znajome nazwisko Hans Vorarlberg? Oho, czy naprawdę myśli pani, że pamiętam jedno imię z tysięcy, które przewinęły się przez tę stację? Proszę mi wybaczyć, że blokuję stację, ale rozkręcił się mechanizm sprężynowy w pociągu. Nakręcana lokomotywa. To jest coś. Tak, coś również niepraktycznego. Zawsze marzyłem o podróży pociągiem, ale teraz jestem już za stary. A poza tym, kto zająłby się ptakami? Te wszystkie ptaki na stacji, to jest wspaniałe.
To nie jest zwykła stacja, panienko. O nie! Te ptaki to część prestiżowej kolekcji ornitologicznej Uniwersytetu Bergstadt. Przez lata ptaszarnia napełniała się najpiękniejszymi gatunkami ptaków z całego świata. A ja również nie jestem typowym zawiadowcą stacji. Odpowiadam za ten mały świat, a to niełatwe zadanie. Wierzę panu. Wie pani, co jest najtrudniejsze? Najtrudniej utrzymać harmonię między gatunkami. Pewnego dnia pewien podróżnik przywiózł parę kukułek z Amazonę. Ho, ho, ho! Czy to był zły pomysł? Koszmarny! Zapewne wie pani, że kukułki składają jajka w gniazdach ptaków innych gatunków. Co więcej, wypychają z gniazd jaja gospodarza tak, by matka ptak opiekowała się tylko ich potomstwem. Cholerne kukułki! Koszmarne! Rozumiem, o co chodzi. To podstępny ptak. Nie mogliście tego powstrzymać? Wydział objął ten gatunek ochroną. Gdyby nie nasz mechaniczny orzeł, stalibyśmy na krawędzi wielkiej katastrofy ornitologicznej. Macie tutaj automat? Cud techniki! To orzeł zawieszony w powietrzu na szynach. Przelatuje i pikując zbiera jajka pasożytów. Ale od kilku lat niestety jest zepsuty, a ja nie mogę sam zbierać jajek. Dlaczego? Ja? Nie mogę wspinać się na tę konstrukcję. Kilka miesięcy temu spadłem i nadal łamie mnie w krzyżu. Nie wspomnę o częstych zawrotach głowy. Mogę tylko spoglądać w górę i... O! Biedaczysko, to musi być trudne. Najgorsze są te kukułcze jaja, zawalające gniazda. Wkrótce rektorzy, oni się dowiedzą. Nie ma gdzie ich trzymać. To duży kłopot. Martwię się. Och, jak się martwię. Okej, to jest ptaszarnia, a nie ogród ornitologiczny. Ale dobra. Mamy tutaj automat jakiegoś orła. Nie będę już panu więcej przeszkadzać, panie zawiadowco. Witam w Bergstadt, panienko. Automat jakiegoś ptaka, orła. Z pewnością stworzony przez to Hansa Wollerberga, którego szukamy. Będziemy już szukać do końca gry. Nie wiem, czy wam mówiłem. No, ale niestety. Katie, nie ma nic takiego do roboty. W ogóle to jest straszne. Tutaj właśnie widać to bezludność w tej grze. Normalnie tak mało tych ludzi tutaj jest, jak diabli. Biegnij, Kate. Jeszcze pójdziemy sobie do jednej takiej rodzinki, żeby mieć już załatwione z głowy w ogóle rozmowę z nimi i inne rzeczy. No i mogą nam pomóc, ale oczywiście, jak się domyślacie, pewnie nie za darmo. Hej, tam, na łodzi! Guten Tag, schöne Mademoiselle! Mój mąż mówi, witam młodą damę. Chce pani z nami porozmawiać? Okej. To może od dołu pójdziemy. Byliście już na stacji? Jest wspaniała. Pełno w niej egzotycznych ptaków. My tu mój gier? Ja. Ja mit plaisir. My nie opuścim łódki. Mój mąż ma chorobę lądową. Tak, skoro jest coś takiego jak choroba morska, to dlaczego nie choroba lądowa? To też może być. To chyba miłe tak podróżować po rzece. O, ślepty but! I don't forget! Okej, pominiemy jego kwestię. On lubi swoją barkę i nie lubi pociągu. Za głośny. Jeśli chcecie podróżować w puszce, to podróżujcie w puszce. Pewnie. Będziemy pomijać jego kwestię, tego gościa. No bo go nikt nie zrozumie. Wiecie, w jakim języku mówi? Chyba po niemiecku. Po niemiecku chyba. Musicie pojechać na wieś. Byliście już może w Nowym Jorku? My nie rozumiemy. Szukam małego człowieczka, który żyje ponoć na Syberii. Możecie w to uwierzyć? Na Syberii. Rozumiem, że już tam byliście. Czy wraga komu to Syberii? Syberia? Nie, za zimno. Barki nie łamią lodu. Okej.
To może teraz to. Jesteście z Barkstadt? Nie. To tak jak ja. Ptaki właśnie przelatują. Utknęłam tu z powodu mojego pociągu. Kleine Puskereisen mit on. Co on powiedział? Pociąg kaput. Masz mało szczęścia. I pomoc. Mamy mały problem z pociągiem. Jest jakby zepsuty. Muszę go koniecznie zabrać ze stacji. Czy moglibyście podholować go barką pod mur? Śluza zamknięta, barka blokowana. A gdyby śluza była otwarta, to podholowalibyście wtedy mój pociąg? Porkino! Marmony wordatwerk! Tak, to możliwe. Mój mąż mówi. My pomożemy, ty dasz nam pieniążki. Tak? Ile chcecie? Cinquante. On chce $150. $150? Nie mam aż tyle. Nie ma pieniążków, nie ma barki. Zapłacę wam 75. Nie, $125. Wykluczone. $100 i ani centa więcej. Zgoda, masz barkę za $100. Wspaniale. Teraz się nie ruszajcie. Wrócę z pieniędzmi tak szybko, jak to możliwe. No właśnie. O ile wiem, to jeśli dalibyśmy to pierwsze, to też by to nam nic nie dało. Bo też musieliśmy zapłacić te $100. A zaraz zobaczycie, jakie to jest. Nazywam się Kate Walker. Jestem prawnikiem i dowodzę tym pociągiem. To jest dla mnie całkiem nowa sytuacja. Prawnik! Dobra praca. Zarabia dużo pieniążków. Dużo? No właśnie dużo. Dużo nie, tak bym tego nie nazwała. Pieniędzy by chcieli, ale raczej moim nie zdaniem. Mogę narzekać, bywa gorzej. Prawnik zawsze chce dużo pieniążków. Od razu. Czy możemy zmienić temat? Nie mam ochoty o tym rozmawiać. No właśnie. Moim zdaniem, gdybyśmy to wzięli pierwsze, to oni powinni więcej chcieć. Zostawię was, nie będę wam już... Okej, bye bye. Idziemy teraz porozmawiać z tymi rektorami. Idź, Kate, idź. Za chwilę zobaczycie pusty, normalnie, uniwersytet. No to jest straszne. Taki duży ogród, uniwersytet taki duży, a mogłoby tu być paru studentów, nie wiem, się obściskiwali, to jakoś czyta, tam, nie wiem, odbijają sobie piłkę, grają w siatkę czy coś, lotki, ale nie. Choćby na schodach mogło parę studentów siedzieć. Ale dali tylko jedną osobę, która właśnie tutaj siedzi sobie. A ten uniwersytet, popatrzcie, jaki potężny, taki duży. A tylko jeden student. Cześć. Na dziedzińcu. Maleńka, zabawimy się? Niezła z ciebie laseczka. Podobają mi się twoje duże, okrągłe oczy. Co ty sobie wyobrażasz? Hej, lalunia! To mi się podoba w kobietkach. No dobra, już dobra. Masz mnie. No, powiem ci, gdzie kupisz mi te kawusie. Nie przypominam sobie, byś o to prosił. Ha, nie bądź taka twarda. Wiem, że to lubisz. Duża palanga. Słuchaj, gnojku. Wracaj do domu do swoich samochodzików i zapomnij, że mnie widziałeś. No. Skoro taki student jest na tym uniwersytecie, to pewnie większość też musi być taka. Może dlatego tak mało studentów jest na tym uniwersytecie. No, ale bez przesady. Tutaj mogły być parę studentów. Ojeju, zapomnieliśmy o jednej ważnej rzeczy, ale dobra. To jeszcze wrócimy 100 razy. Teraz porozmawiamy sobie z profesorkiem. Kolejna długa rozmowa, będę czekać. Proszę pana, to tylko chwilka. Odcinek będzie miał tytuł... Już ja słyszę! Gadu gadu. Proszę będzie wybaczyć, że przeszkadzam, ale... Ten młody Mammutus primigenius ma niemal 40 tysięcy lat. Wspaniały, nieprawdaż? Tak, być może. A jak to być może? No cóż, nie wiem. Nie wie pani. No rozumiem. A co mogę dla pani zrobić?
No i duża rozmowa, znaczy długa, będzie nas czekała rozmowa. Patrzcie, ile to jest. 7 tematów do poruszania. Prawdę mówiąc, niewiele wiem o mamutach i nie jestem tu, aby studiować. Jestem prawnikiem. W porządku. Nikt nie jest doskonały. W każdym razie nauka o pleistocenie pozostaje fascynująca. Z pewnością jednak moje obecne zadania kompletnie zmonopolizowały mój czas. Być może innym razem. Wszyscy tak mówią, ale no cóż, pozwoli pani, że się przedstawię. Jestem Cornelius Pons, honorowy profesor i wykładowca Uniwersytetu w Barkstadt. Z dumą informuję, iż kieruję Wydziałem Paleozoologii naszego Uniwersytetu. Kate Walker, bardzo mi miło. Okej. Postój tutaj nie był zamierzony, żeby zamknę okno. Wyznam panu, że uniwersytet robi ogromne wrażenie. O, z pewnością mamy tu długą tradycję nauczania. Tak wiele wiedzy, głęboką kulturę, inteligencję i szare komórki. Sam ukończyłem tutaj studia i nigdy nie opuściłem tego miejsca. Właściwie jestem tu, gdyż wezwali mnie rektorzy tego uniwersytetu. Ach tak, musiała się pani pomylić w formularzu rejestracyjnym. Ależ nie. Nie przyjechałam studiować. Mam do załatwienia poważną sprawę dotyczącą spadku. Muszę odszukać spadkobiercę. I ma pani nadzieję odnaleźć go tutaj? Nie jestem pewna, ale widzi pan, mój pociąg zepsuł się wjeżdżając na waszą stację. W takim razie, moja droga, musi pani przyjść na jeden z moich wykładów. A tu pytanie dla pani. Co oznacza rząd trąbowce? Trombo co? Widzi pani. Ma pani luki wiedzy, które wymagają uzupełnienia. Przepraszam was, ale ponownie mi niestety przerwano. I nagrywam to... Przepraszam, profesor. Profesor... Już drugiego dnia rano. Jest chyba 7, w 7:30. No jakoś tak. To kontynuujemy naszą rozmowę. Chyba temat na Hansie się zatrzymał. Szczerze mówiąc, poszukuję Hansa Wollerberga. Jest on jedynym spadkobiercą niezwykłej fabryki. Mojej firmie powierzono negocjacje w sprawie przejęcia tego zakładu. Według ostatnich informacji żyje on na Syberii, więc gdy tylko mój pociąg będzie znów gotów, zamierzam kontynuować moją podróż na wschód. Syberia, a? Syberia! Ale o czym pani mówiła? O czym? Wspomniała pani nazwisko osoby, której pani szuka. Wollerberg? Hans Wollerberg? Czy pan go zna? Hans Wollerberg? No jak mógłbym go zapomnieć? Niezwykły jegomość, taki pomysłowy. Dzieliliśmy zainteresowania mamutami. Ta pasja nas związała. Gdyby nie on, przyznam się, miałbym niewiele wspólnego z tak dziwnie opóźnioną osobą jak Hans. W tym czasie obaj byliśmy studentami swego rodzaju. Powiedzmy, że Hans miał specjalne pozwolenie na udział w wykładach z paleontologii. Nie spełniał wymaganych warunków, by studiować. W zamian za to Hans wykonał kilka niezwykłych prac dla uniwersytetu. Obraz pańskiego Hansa Wollerberga osobliwie odpowiada temu, którego szukam. A nie jestem pewien, moja droga. Hans żył ponad kwestiami pieniędzy czy interesów. Wyobrażenie sobie jego prowadzącego fabrykę. Porzućmy tę myśl. Mógłby mi pan powiedzieć o nim coś więcej? A zawsze był dla mnie zagadką. Nigdy nie mówił wiele i zdawał się nie przywiązywać wagi do tego, co mówiono do niego. Wyrażał siebie za pomocą swych niesamowitych urządzeń. Jego wynalazki, muszę przyznać, zostały docenione przez uniwersytet. Kilka razy udało się nam naprawdę porozmawiać. Wtedy mówiliśmy o jego dziwnym zainteresowaniu mamutami i o lalce, która stała się jego obsesją. Powiedział pan lalce? Tak. Ciągle o niej mówił. Pewnego dnia ją opisał. To rodzaj zabawki. Miniaturowy mamut dosiadany przez kornaka. Zdaje się, że znalazł ją w jaskini nieopodal swego domu. Zdarzenie wydaje się bardzo dramatyczne. Jego opowieść była nieco pogmatwana, jednak wzbudziła moje wielkie zainteresowanie. Co pan ma na myśli?
Według mojej wiedzy istniało tylko jedno plemię tworzące figury przedstawiające kornaków. Byli to Jukolowie. Żyją w najodleglejszym obszarze Syberii. Dla nich lalka stanowi obiekt kultu, ilustrujący jedną z ich głównych legend. Jak taka figurka odbyła podróż z syberyjskiej północy do jaskini w Alpach Francuskich, pozostaje dla mnie tajemnicą. Nawet dziś nie jestem w stanie tego pojąć. Czy rozważał pan możliwość, że Hans wymyślił tę historię? Sam pan przecież przyznał, że sprawność jego umysłu została naruszona. Nie, to niemożliwe. Hans nie wymyśliłby czegoś podobnego. Lalka jest częścią syberyjskiej legendy. Opisał mi ją szczegółowo. Syberia jest tematem, na którego punkcie paleontolodzy całego świata są bardzo wyczuleni. No, więc dowiedzieliśmy się, że Hans tutaj był. Dowiedzieliśmy się co nieco o tej laleczce mamuta, którą zdobyliśmy tam w Valadilaine w jaskini. I będziemy musieli przynieść tą lalkę do profesora. Ale jeszcze mamy na to troszeczkę czasu. Przyjazd do Barkstadt to niezwykłe doświadczenie. Nigdy nie widziałam takiej stacji. A przybyła pani pociągiem? Tak, pociągiem o napędzie sprężynowym, którego sprężyna rozkręca się regularnie. To znaczy, że prowadzi pani pociąg, a dzisiejsze młode damy nigdy nie przestają mnie zadziwiać. O nie, nie jestem maszynistą. Maszynistą pociągu jest automat, proszę wybaczyć. Wszystko to brzmi dziwnie. Nakręcany pociąg prowadzony przez automat. Znałem kiedyś dawno temu człowieka, który mógł skonstruować taki pociąg. To ten sam, który zbudował naszą estradę na głównym dziedzińcu. Pomyśleć, że był zdolny stworzyć takie urządzenie. No prawdziwy geniusz. Osobliwe, że jednocześnie był prawie jak dziecko. Jak gdyby jego psychiczny i fizyczny rozwój zatrzymał się w wieku 10 lat. Czy może pani w to uwierzyć? Tak, wierzę. Przynajmniej zaczynam w to wierzyć. No bo był w śpiączce, nie? Jak tam spadł, to... Mój pociąg zatrzymał się w osobliwej ptaszarni. Jest niezwykła. Mnóstwo gatunków ptaków znajduje tu schronienie. Ornitologia to dziedzina odległa od moich ulubionych zagadnień. Jednak przyznaję, że stacja jest dumą uniwersytetu. Początkowo była przeznaczona dla celów edukacji, a potem jednakże z całego świata zaczęły przybywać ptaki. Wygląda na to, że rzadkie gatunki wciąż się to rozwijają i rozmnażają. Czyżby? Mógłby pan podać mi przykład? Mówiono mi o ptaku, o specyficznym zachowaniu. Cóż to było? Amazońska kukułka, tak? Ale jestem taki niemądry. Nie mogę sobie przypomnieć, co było w nim tak niezwykłego. Pamiętam tylko, że była bardzo osobliwa. Amazonę? Gdzie jest Amazonę? Co to jest Amazonę? A wybacz, moja droga. W życiu nie można nauczyć się wszystkiego. Specjalizacja jest kluczem do prawdziwego poznania. Proszę skorzystać z naszej biblioteki. Dziękuję bardzo. No do biblioteki też pójdziemy sobie. Dowiedzieć się co nieco o tych amazońskich kukułkach, z którymi będziemy mieli później małe problemy. Zresztą już wam powiedziałem, widzieliście kukułki i drabinę na górę. Gdyby Kate chciała tam wejść, to te kukułki by ją odstraszyły. Profesorze, jak to powiedzieć, widzi pan, gdy wyruszyłam, nie sądziłam, że będę potrzebować pieniędzy, w wyniku czego teraz potrzebuję pieniędzy. To delikatna sprawa, rozumiem, ale czy nie mógłby mi pan pomóc? Moja droga, z przyjemnością, ale rozumie pani sama, że sumy wypłacane mi przez uniwersytet wystarczają zaledwie na moje skromne wydatki. Proszę wybaczyć, nie chciałam pana urazić. Biorąc wzgląd na przypadek Hansa, możemy stwierdzić, że uniwersytet zawsze wynagradza ludzi świadczących dla niego usługi. To jednak pozostaje w jurysdykcji naszych drogich rektorów. Zostawię pana w spokoju. Z którymi w następnym odcinku się spotkamy. Tak, ja kończę tutaj teraz nagrywanie
i widzimy się w kolejnym odcinku serii Let's Play Syberia. Cześć, trzymajcie się.